Panie marszałku, Wysoka Izbo, czy wiecie państwo, z czego będzie sfinansowana ta obniżka podatków dla młodych? Z podwyżki, w całości z podwyżki składek na ZUS. Likwidacja PIT dla młodych kosztować będzie 2,5 miliarda złotych. O tyle mniej wpłynie do budżetu. A kto za to zapłaci? Wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Bo przypomnę, składka w przyszłym roku rośnie o 120 zł miesięcznie, czyli o 1440 zł rocznie. I z tego tytułu do budżetu wpłynie 4 miliardy złotych. Czyli 4 miliardy złotych dodatkowo ściągacie z przedsiębiorców. 2,5 miliarda jest ubytku na likwidacji PIT dla młodych. Czyli budżet na tych dwóch operacjach zarabia 1,5 miliarda złotych. Czyli obciążenie podatkowe Polaków rośnie, a nie maleje. Ktoś zaraz powie, że składki ZUS rosną, bo tak mówi ustawa. Ale ustawę, jak sami państwo dobrze wiecie, jesteście w stanie zmienić. I to w jeden dzień. W ramach promocji przedsiębiorczości, zamiast wprowadzać 34 nowe podatki w ostatnich 4 latach, można było zmienić ustawę o ZUS i obniżyć składkę ZUS-owską, na przykład o 200 zł, tak żeby ruszyć polską przedsiębiorczość. Co z tego, że deklaruje się chęć pomocy jednej grupie społecznej, drugą jednocześnie oskładkowując piekarzy, ogrodników, szewców, taksówkarzy dodatkową kwotą prawie 1500 zł rocznie. Druga sprawa. Jeśli są niby pieniądze na obniżkę PIT dla najmłodszych podatników, to dlaczego progi podatkowe od 2009 roku nie są podwyższane, nie są wdrażane? Corocznie osoby, które są blisko drugiego progu, tracą 1700 zł z powodu inflacji, bo tyle co roku zżera inflacja w wyniku zamrożenia progu. I tak polega, na tym polega właśnie promowanie polskiej przedsiębiorczości. Apeluję do całej opozycji, nie ścigajcie się z PiS-em na populizm. Zamiast obniżki podatku dla najmłodszych powinno się, jak powiedziałem, obniżyć składkę ZUS o 200 zł dla wszystkich przedsiębiorców. Jeśli nie chcemy budować państwa oligarchicznego, gdzie siła gospodarki oparta jest na wielkich państwowych molochach, jak to ostatnio dzieje się niestety w wielu państwach bloku sowieckiego, to Polska powinna, panie premierze, stawiać na polską rodzinną przedsiębiorczość, na polskie rodzinne firmy, a nie je gnębić. A jaką mamy sytuację w ostatnich latach? Promowane są wielkie międzynarodowe koncerny, które dostają zwolnienia podatkowe. A co dostają polskie małe firmy? 34 nowe podatki. Straszenie testem przedsiębiorcy. I podwyżka składek na ZUS. I ta ustawa jest pod publiczkę. I powiem, jak zadziała. Ci, którzy będą zatrudniali absolwentów, zatrudnią po prostu ich taniej. A wiecie dlaczego? Proszę Państwa, wam wytłumaczę, bo jesteście nie z tego świata. Młodzi ludzie dogadują się na płacę netto, a nie na brutto. Wynagrodzenie na rękę. Czyli dla młodego nic się nie zmieni. Będą mieli dokładnie to samo wynagrodzenie, a pracodawca po prostu zapłaci mniej. A wiecie, co się stanie, jak przekroczą 26 lat? Po prostu staną zwolnieni, bo staną się nagle drożsi. W żaden sposób ta ustawa też nie rozwiązuje problemu ponad 800 tysięcy osób w wieku 18-29 lat, które ani nie pracują, ani się nie uczą, ani nie szukają pracy. Są po prostu bierne zawodowo. I żaden program 500+ tym osobom nie pomoże. Składam w związku z tym wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Nie dajmy się zwieść pokusie licytacji na populizm. Szczególnie w tym przypadku jest to wyjątkowo perfidny populizm. Lewą ręką obniżacie koszty pracy na młodych, a jednocześnie prawą podwyższacie koszty pracy dla wszystkich samozatrudnionych przedsiębiorców. Tak dobija się polską przedsiębiorczość. Tak dobija się polską inicjatywę. Tak zabija się polskie marzenie o dobrobycie. I trzeba powiedzieć wprost. Tą piątką Kaczyńskiego proponujecie państwo oligarchiczne, takie jak znamy z Rosji i niestety coraz bardziej z Węgier. Dziękuję bardzo.